Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj u kolegi Pawła Orłowskiego. Kolega Paweł Orłowski lotuje w oddziale 0193 Koszalin, a mieszka w miejscowości Węgorzewo. Jest to miejscowość położona, tak jak powiedzieliśmy, niedaleko Koszalina, a dokładnie bliżej Sianowa. Tutaj w oddziale już gościliśmy kilkakrotnie. Byliśmy u kolegi Mirka Wypryka, u kolegi Jurka Szcześniaka, kolegę Chlińskiego odwiedzaliśmy, kolegę Jabłońskiego, a dzisiaj powie nam tutaj o swojej hodowli trochę, przedstawi nam gołębie, które tutaj posiada, no i też opowie nam o swoich sukcesach kolega Paweł. Proszę bardzo, ja tylko powiem, że takim największym sukcesem kolegi Pawła to było bodajże 2 lata temu, tak? Maraton, tak? To kolega może już o tych sukcesach sam powie. Proszę bardzo. No, witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Tak jak Krzysiek tu powiedział, lotuję w oddziale 193 Koszalin. Raz z dobrymi skutkami, raz ze słabszymi. No a to jak każdy. Tak jak każdy. No i najlepszy sezon to praktycznie na razie był 2010, nie? To było właśnie 17.77 w maratonie. W GMP byłem drugi w regionie, nie? 1421. I w Polsce też to ci dało wysoką lokatę? 17 miejsce to było w Polsce, nie? W kategorii B to była druga też pozycja w regionie. No i tu mówię, w okręgu wszędzie no to było bardzo dużo takich mistrzostw, nie? W tym roku takie najlepsze, można powiedzieć, sukces no to jest 6 miejsce w kategorii A w regionie, nie? No i tam też w okręgu, w oddziele, no to wiadomo, jest też tych trochę takich wicemistrzostw, nie, także no tutaj. Tutaj za klecami kolegi jest gołębnik lotowy, tak? Tak. A jest... tutaj też jeszcze na posesję, tylko tak szybko przejadę, już tak troszeczkę mamy po południu. Ciemno jest, tak, żeby koledzy zobaczyli. Tak wygląda cała posesja, gdzie tutaj kolega lotuje w miejscowości Węgorzewo. Tak troszeczkę dzisiaj jest trochę nieładu, ale kolega był nieprzygotowany, co też świadczy o tym. Widzimy, że my tutaj tych filmów tak nie za bardzo reżyserujemy, tylko po prostu przyjeżdżamy do hodowców, tak, że tak powiem, znienacka. No i tak też tą zastałą sytuację filmujemy, ale kolega nam właśnie tutaj powie jeszcze w tych gołębnikach, które tu widzieliśmy, ile tych gołębi w swojej hodowli posiada. Znaczy tutaj za nami jest gołębnik lotowy, gołębi dorosłych, czyli hodowców. I tak, tutaj są 3 przedziały, w których jest obecnie 30 samców, a tam na końcu jest taki jeden przedział plus woliera i tam jest około teraz 40 samic, nie? Mam w tym roku właśnie około 10 samic więcej od samców, nie? Tu samczyki też mają wolierę, nie? Także no tu jest tak wszystko zorganizowane, żeby te gołębie miały i gdzie się wykąpać i po prostu luz i wyjść na powierzchnię. Tutaj też widzimy jeszcze tak przerwę, może tutaj kolega ma właśnie wspomniał wolierę, ona tak zobaczmy, tu podejdę bliżej, już troszeczkę ciemno jest, tak jak mówię, ale to jeszcze zobaczmy. Kolega tak oprócz siatki metalowej ma to też taką nabitą siatkę ogrodniczą, taką zieloną, taką gęstą, taka, żeby nie wiało chyba, tak? To jest taka typowa siatka przeciwwietrzna. To jest to taka, budują takie po prostu na polach takie No osłony przeciwko wiatru. Przeciwko wiatrowi, przepraszam. Dobrze, teraz powiedzmy jeszcze może o gołębiach, które kolega w swojej hodowli posiada. Jakich to są gołębie ras? No to ja posiadam gołębie Andrasa Drapy, z których jestem bardzo zadowolony. Później też są tam od Dietera Zieberta. Też jestem z tych gołębi zadowolony, bo na przykład samiczka taka 1935 to dała mi najlepszą samicę regionu. Jej siostra z gniazda, tej najlepszej samicy regionu, zrobiła na 34 wkładania 31 konkursów i tam wiele czołowych. One miały w ogóle w GMP jedna i druga w jednym roku miały po 358 punktów. No i mówię, i tu Andreasa Drapy, nie? I teraz jeszcze w ogóle zakupiłem takie gołębie dla Alwina Petriu. Także no jest wiele gołębi różnych, nie? I też dużo gołębi właśnie mam wprowadzonych po swoich lotnikach, nie? I po prostu to wszystko jakoś próbuję łączyć, żeby to jakoś wszystko... Zdał egzamin i sprawdziło się w lotach. Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze, wspomnijmy tylko, większość gołębi, które kolega posiada tutaj i w rozpłodzie swoich lotników, możemy na stronie internetowej, którego kolega posiada, to jest naszegolebie.pl /Orłowski i tam można, jak się nazywa, zobaczyć te gołębie, tam ich też rodowody i tam też właśnie zapoznać się z osiągnięciami, które kolega posiada. Tutaj jeszcze dzisiaj, korzystając z okazji, zobaczymy, jak tutaj u kolegi w gołębnikach jest urządzone, a w tej chwili, nim przejdziemy do gołębników, na chwilkę koledze podziękujemy. I jesteśmy teraz w jednym z gołębników kolegi Pawła. Powie kolega nam, Paweł, co to za gołębnik jest?
Gołębik rozpłodowy to jest gołębik rozpłodowy i tu siedzi około 10, chyba 12 samców. Nie? Samców, tak? Tak, tak. Ta samców, no bo są gołębie rozpało. Rozumiem, jak najbardziej. O, tu zobaczmy. Tak, kolega ma cele lęgowe przygotowane. Widzimy tutaj też, zwróćmy uwagę, to jest, tutaj widzimy taka biała, zielona, no tak, żeby się nie myliło gołębiom. Tak, ale... Tu zobaczmy. Kolega ma też opisane, tutaj widzę, przygotowane są z zeszłego roku parowania chyba, tak? Tak. A kartki takie kolorowe, na których są napisane numery gołębi, które pana, jaka jest sparowane w danym momencie. Po prostu później mieć dobrze spisywać, no bo to trzeba po prostu... I jakie tutaj masz teraz takiego gołębia wybitnego, może którego byś chciał się kolegom tutaj pochwalić, zaprezentować? To znaczy, no jest tutaj... No. Tutaj to od... Pokażmy Pana, go. Tak? Rainer Pittman, tak, zobaczmy, z 10 roku. To jest z 10 roku, to jest... A końcowy numer jaki jest tego gołębia? Jeszcze 805. Popatrzmy. 805. To jest gołąb z Finneke? Z pełnego brata Finneke. 5000 Fora Fervorta. A z dołu, to tak, jeżeli dobrze sobie przypominam, to jest chyba prawnuk Finneke. A gdzie chyba zdjęcie mu robiliśmy? No, zdjęcie, także na stronie będzie można zobaczyć. A pokażmy jeszcze tego gołębia, jak wygląda tak z boku, o tak. I pokażmy też może oczywiście skrzydło tego gołębia. Widzimy. No. Gołębia tego, jak długo masz u siebie już w hodowli? Znaczy tego gołębia już mam drugi rok, nie? I sprawdzało się potomstwo? Tego, tak, już w tym roku poleciało mi gołębia. I z czym miałeś go sparowane? No to tu miałem sparowanego, w tym roku miałem z córką takiego ciemnego od Andreasa Drapy, nie? Z Nacio tam. To jest taki, ja go nazywam Nacional, tam jeden, nie, bo on tam... Jest ma też szelęsa gołębi, coś? Tak, znaczy nie, po to jest, on po prostu jest takiego gołębia, który tam wygrał lot tam narodowy, nie, i tam on ma opisany jako Nacional jeden, nie? To aha, tak, rozumiem, czyli tego... nie z szelęsa, a po prostu, że był zdobywcą pierwszego narodowego konkursu, o coś takiego. Nie? Tak, powiedzmy. Zobaczmy. Nie? Tutaj widzimy, kolega... Z tego co widzę, tutaj żadnego płowego ani czerwonego nie widzę gołębia. I ty chyba masz mało w swojej hodowli, nie, tak? Nie, praktycznie czerwonego to tam mam, tylko jedną samiczkę mam w rozpłodzie, ale ją też chcę właśnie wstawić na sprzedaż, bo to jest prawnuczka Ronaldo i tam po takiej mojej dobrej samicy, po Hubence z rozpłodu, nie? Tutaj pokażmy, teraz masz jakiego gołębia? Tutaj mam takiego, jest taki ciemny. Ciemnego gołębia, to jest syn takiej mojej właśnie tej lotniczki, coś wspominałem, to jest, co miała na 31 konkursów, miała na 34 wkładania, miała 31 konkursów, nie? I bardzo mówiono mi, zginęła na jednym. Pokażmy tego gołębia. Numer jeszcze może, jaki to ma? No, on ma to numer jest 2000... 11540. Tak, a to jest 2009 roku. Tak, zobaczmy. Oczywiście no. Na obrączce PL0193, no. Tak jak tutaj oddział no. Jest tutejszy. Po prostu gołąb, no w tym roku akurat wychowałem po nim u siebie cztery miałem, trzy mi zostały, dwa miały po komplecie konkursów. I właśnie u Artura Pawelca też gołąb był, który miał 5 konkursów. Nie? No tam właśnie Artur też chyba wspominał gołębiu. O, zobaczmy. Jak łatwo jest to po tym gołębiu. Tak, a weźmy jeszcze, pokażmy skrzydło tego gołębia. O, widzimy piękny, ciemny gołąb. Tak, zobaczmy. O, 3-letni samczyk. I co tu jeszcze takiego mamy, czym możemy kolegom tutaj, że tak powiem, błysnąć? W tym drugim. To przejdziemy za chwilę tam. O, tu zobaczmy, tu kolega jeszcze raz. Tu zobaczmy, jak ma cele. Tutaj jeszcze, o, tak jakby ktoś nie dostrzegł, to zobaczmy. Tu można, wyciągnijmy to, może pokażmy. To jest takie tylko do zakładania. Takie tylko do zakładania. Do parowania. O. Bo wiadomo, to tam poprzedykać, jak się parzy, nie? No, ale to jest, mówię, to jest to takie wygodne, że to ja później mam tak zrobione, że sobie przykładam na górę. O. No, tutaj druga miseczka stoi, jak tu na przykład młode karmią, no to druga miseczka. Tak, żeby jajek nie niszczyły. No, no, i zobaczmy. I też przepełnienia widzę, tu chyba nie masz żadnego, bo tak, wróćmy do tej ilości, bo tam pokazywaliśmy gołębnik lotowy, mówiłeś, że tam masz 30 samców i 40 samiczek, bo samiczek chyba o 10 więcej, mówiłeś, tak? A ogólnie wszystkich gołębi, które posiadasz u siebie w hodowli, to ile masz? Teraz mam około 130. 130, to razem z młodymi, z rozpłodem, tak? Tak. Czyli to też zobaczmy, koledzy. Gołębników jest około 70. Tak, ale zobaczmy, jest tutaj dużo dość gołębników, tego miejsca jest dużo, a nie ma aż tak dużej ilości gołębi, co też właśnie prowadzi do tego, że nie mamy żadnego przepełnienia. Dobrze, przejdziemy teraz może do kolejnego gołębnika i tam powie nam kolega więcej o swoich gołębiach. I jesteśmy już po prawej stronie, że tak powiem, gołębnika u kolegi Pawła. Zobaczmy teraz tutaj, podobnie jak tam, tylko tu jest chyba więcej cel, bo tam było 12, tak? Nie, to też jest po 15. Po 15, wszędzie? W gołębniku, nie? A też gołębie, jakie tutaj kolega ma? I też widzimy tutaj, ile jest też? 10-12 samczyków? Chyba 12 samców. No, zobaczmy, tutaj takiego mamy, o,
czarnego gołębia. Co to jest za gołąb? No to jest gołąb. Pokażmy akurat, go może. Akurat to jest gołąb. Niech zgadnę, drapy coś? Tak, drapy po takim 10,65. Pokażmy jeszcze tutaj ja obrączkę. Ja go odstąpiłem 11,580. Tak. Ja go odstąpiłem dla Artura Pawelca i po prostu zostawiłem sobie jednego syna, nie? I to sprawdza się? To jest w ogóle brat samiczki, która zrobiła jako roczna 2,05 w maratonie. U kogo to nie? Była? Gołębi? U ciebie? Nie. U mnie. U mnie zrobiła 2,05 w maratonie i ona miała w G 8, chyba 90, nie? W G. Mhm. I ona była praktycznie na wystawie, nie? Ale tam były lepsze po prostu. Lepsze były wyniki, nie? Tam do olimpiady. No, pokażmy to, tak bokiem tego gołębia jeszcze. Olimpijski, to jest nie? Samiec. Tak, samczyk. Pokażmy jeszcze. O tak, wygląda on. A skrzydełko może pokażmy jeszcze jego. O, widzimy. Tak, poobijane ma, no to wiadomo jak się biją, nie? No to tam jest tak już. O. Tutaj jeszcze tam nie zwróciliśmy uwagi, zobaczmy, kolega tutaj w gołębnikach nie ma rusztu, ma litą taką, że tak powiem, podłogę. Płytę, i no, taką płytę, tak. I tutaj zobaczmy, teraz na okres zimowy masz cały czas założone te takie osłony? To znaczy to jest poliwęglan. Tak. On jest teraz zamknięty, no bo teraz jest w miarę zimno, a jak już później się robi cieplej. Ciepły to zdejmujesz go. Nie? Tutaj mają tylko wyjście na wolierę. Na wolierę. Duże woliery, także woliery, także one sobie mogą tam... Te gołębie powietrza za tym. Nie? Tutaj też jeszcze jako ciekawostkę, zobaczmy te kraty. To kraty to kolega tutaj chyba nie mieszka, to dlatego ma takie wzmocnione i psy pilnują po prostu po sesji. Tak. Także tutaj zobaczmy i kolejne gołębie. Widzimy tutaj u kolegi. Pokażmy jeszcze jakiegoś fajnego gołębia tutaj kolegom. O, tu go mamy. O, zobaczmy. Takiego nakrapianego nam teraz kolega łapie. Znaczy to jest akurat syn Mai, nie? Od Andreasa Drapy. No wiadomo, ta ona była czwarta na olimpiadzie, nie? Taki no fajny samczyk. No w tym roku też właśnie wychowałem po nim dobre gołębie, bo nawet po nim był na locie Minden, to był z tym tutaj z Nowej Soli był. Tak, z klubu lotów dalekodystansowych. No, był organizowany. I akurat po nim siadł 50 na liście, nie? Gołąbek, i to jest gołąb po czym dokładnie? Po Mai? Po Mai? I? No samca to bym musiał zobaczyć, nie? Bo tak to ja to nie pamiętam tak dokładnie. Rozumiem, pokażmy skrzydło jego no wtedy jeszcze. One też takie właśnie poobijane mają to skrzydło, ale ten akurat z tej strony ma dobrze, nie? O. No. Widzimy taki nakrapiany gołąbek. No i tu mamy. Jeszcze mamy takiego gołębia. Nie, teraz tym razem niebieski. To jest od tego... Rothofta? Rothofta, tak. To jest oryginał, tak. Widzę. Tak, oryginał. 2008 roku. Oryginał, właśnie byliśmy u niego, kupowaliśmy te gołębie, nie, z kolegą Wyprykiem i z Chylińskim, nie? I po prostu, no w tym roku też bardzo dobre takie gołębie młode wychowałem, bo wychowałem 4. Wszystkie są. Do tego jeszcze 2 mają po 5 konkursów, jeden ma 4, nie? Czyli dobrze punktowały ten gołąb. A ten był od Andrea Rothofta, byliście kupić go w 2008 roku? Tak, w 2008. Czyli masz go od młodego. I po czym to jest od Rothofta gołębi? To jest właśnie, ja bym musiał do dowód spojrzeć, bo ja to też tak... A mamy zdjęcie tego gołębia na stronie? Na stronie jest. To czyli można będzie sobie zobaczyć. Numer. Pokażmy tylko numer jeszcze no, właśnie. To jest tak. Belg, oczywiście 2008 rok i numer jest 421. 632 1446. Także każdy, kto by chciał zobaczyć, może sobie wejść na stronę. Takie ma białe oko i taki po prostu na wrosku. Pokażmy go tak właśnie. O, no. Tak wygląda. Kolega jest zadowolony. No, jest tutaj zadowolony. Tak wspomniałeś z Milkiem Wyprykiem i z Sylwestrem Chylińskim, to z tego co widzę i obserwuję gołębie, jakie macie w hodowli, to dużo macie podobnych, że i Andreasa Drapy gołębie, i tak. Rothofta, i też jeszcze widziałem chyba Sangersa, tutaj masz gołębie, tak? Tak, Sangersa mam tu właśnie zakupiony szuło Artura Pawelca, ale tu mówię, najwięcej to żeśmy kupili właśnie, kupowaliśmy gołębie, żeśmy jeździli właśnie do Drapy bezpośrednio, jeździliśmy właśnie, byliśmy u Van Lona bezpośrednio, nie, ale jeszcze tych Van nie mam. Byliśmy tam u Wandajka, byliśmy właśnie u Andrea Rothofta. I z tego Andrea Rothofta to właśnie mówię, to są bardzo dobre gołębie, bo mieliśmy takiego też Jansena, kupiliśmy w Gdańsku, to nam właśnie skradli, nie? Z kolegą Mirkiem, nie?
skradli nam tego gołębia, ale z niego właśnie były dobre, bardzo dobre gołębie i tam mówię, ja sobie cenię z nich gołębie. Czyli tutaj kolega nam przed chwilą pokazał swoje samczyki z rozpłodu, a teraz jeszcze może pokażemy kolegom, bo wspominałeś o młodych gołębiach, to może podejdziemy do gołębika. Młode to już są przesadzone do lotników, nie? Tak, tak. W lotnikach, nie? Tak, ale tam wspominałeś też jeszcze o tym, że w tym roku praktycznie ich w ogóle, że tak powiem, bez chemii prowadziłeś, tak? Tak, akurat w tym roku. To tak. Może przejdźmy do nich, pokażemy je, a znaczy, opowiesz o tym nam tam właśnie przy tym gołębniku. Dobrze. Jesteśmy teraz w gołębniku, gdzie kolega nam pokaże. To był właśnie gołębnik jeszcze, tak powiem, na młode? Dla młodych, tak. Dla młodych. A tutaj teraz masz jakie gołębie? To znaczy, to akurat mam teraz, odsadziłem trochę samczyków właśnie tych do sprzedaży. Jeszcze też powiedzmy może, jak przy sprzedaży jesteśmy, to kolega sprzedaje z jakiego też powodu? Znaczy, ja sprzedaję z powodu takiego, że mam za dużo w rozpłodzie i mówię, wiele dobrych gołębi też muszę po prostu zrezygnować, bo mam ich dzieci na przykład z tych gołębi z drapy, nie, po prostu no chcę sprzedać, bo po prostu też wiadomo, pieniądze potrzebne, bo to wszystko jest drogie. Hodowla kosztuje, też hodowla lotowanie kosztuje, i te inne trzeba rzeczy. Trzeba nowe gołębie kupować, wprowadzać, nie, po prostu nie trzeba się zapychać innymi gołębiami, na przykład tak jak na przykład z samymi drapami, czy tam czymś, nie, bo... Zawsze to, trzeba coś eksperymentować. Tak, eksperymentować, próbować, kombinować, bo to wiadomo, że to każdy, kto trzyma gołębie ileś lat, to każdy wie po prostu, że to się tak nie da. Jest nawet powiedzenie, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No, dobrze, to tutaj mamy takie te gołębie po prostu na sprzedaż, tak? Tak, to są na sprzedaż tamczy. A tutaj normalnie był gołębnik dla gołębi młodych. A to było tutaj zobaczmy. Dla gołębi. O, tak wyglądają tutaj wloty. Wloty, o, takie opuszczane. Tak, kolega ma tutaj, widzę, taki patent, że o, tu wsuwa antenę, tak? No, tu wsuwa antenę. Tu jest antena wsuwana. I on tu, jak biegając go, znaczy wchodząc już z lotu, on musi się tu zatrzymać, bo on od razu nie wskoczy. Bo tutaj kolega ma taką, tutaj pokażmy taką Spleksy, płytkę, tak, i on go blokuje tak jakby, ale też pewność przejścia nad anteną jest i nie ma problemów z odbijaniem. Antena, dlatego on się przytrzyma, dlatego, bo tu jest ta antena 80 cm szeroka, on zatrzyma się lekko i już się odbije, nie? Tam nie, w tym roku nie miałem problemu z odbiciem. Nie? A zdarzało się wcześniej? Wcześniej się zdarzały, tak. A jakim systemem w ogóle lotujesz? Lotuję systemem totalnym dowieństwem. Nie, przepraszam, jeszcze jakim elektronicznym, przepraszam, może źle pytanie postawiłem. Jaki system masz? Taurisa. Mam od początku. Moim zdaniem jest to najprostszy, najlepszy system. System, rozumiem. Tutaj zobaczmy, tak wyglądają te siodełka. O. Tutaj gołębie młode. Tutaj ile gołębi młodych miałeś w tym roku do lotu? W tym roku miałem bardzo dużo gołębi młodych z tego powodu, że tak się szybko puściło chwale i tych gołębi się nachowało i tak było. Nie było około 110 gołębi młodych. 110 młodych? A ile ci zostało z tych młodych? Zostało 50. 50. To czyli tylko, że z tym powiem jedno, tak, wypuściłem bardzo blisko, aż to na nie wstyd się przyznawać i zginęło mi na raz 40 gołębi, nie, po prostu. Ja a to tak, z jakiego, ale to jak, na treningu? Tak, na treningu. Była burza, było to 15 km od domu, była burza gdzieś, naszła burza, gdzieś pogoniło ich te gołębie. Pierwsze gołębie robiło przecież po dwóch. Czyli godzinach. Widzimy, że nawet i doświadczonemu hodowcy się trafiają, tak, że tak, tak powiem, takie skuchy. A młode były, na pewno nie były złe, bo później tutaj zrobiłem mistrza młodymi spoza 50 i wicemistrza z 50. Nie, pierwszy to był Mirek Wyptek, no ale to wiadomo, no tam po prostu tam jest z kim walczyć, nie? Po prostu no to jest rywal godny, nie? I 8 gołębi to w ogóle miało po 5 konkursów, nie? Po komplecie, nie? Także no moim zdaniem były sezon dobrze przygotowane, nie? A jeszcze powiedzmy, bo wspominałeś, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przed tutaj, nim zaczęliśmy kręcić ten fotoreportaż, to wspominałeś, że w tym roku taką jako ciekawostkę, jeżeli chodzi o młode, to mówisz, że bardzo mało stosowałeś różnych takich, jak to w cudzysłowie nazwijmy to, chemii, tak? Tak, tak. No bo to praktycznie nie stosowałem nic, tylko dawałem taki narzęsistek, jest taka Usena berbata, to z Brokampa i to dawałem tak co drugi, co trzeci tydzień, tak jakby narzęsistek, żeby to na te trichonidazy trochę zabezpieczyć. I później dopiero później, jak poszły na pierwsze próbne loty w kabinę, no to wiadomo, już ten stres, to już to adeno zaczęło dawać o sobie znać, nie? Ale to też jeden, dwa dni poprawiało się, nie dawałem nic, nie? Praktycznie narzęsistek to tylko przed lotami, już przed lotami, to już mówię, jak już do kabiny poszły, no to wiadomo, że trzeba zabezpieczyć, to dawałem BS, nie? Tam ronidazolu nie dałem ani razu, po prostu, no tak mi się wydaje, że... No i może dlatego tak te gołębie... Tak, tutaj też jeszcze zapytam, bo w Koszalinie też gościliśmy tutaj u kolegi, u pana lekarza weterynarii, doktora Chorążego, to też korzystasz z jego usług i do badania tego gołębi oddajesz? Tak, dawałem kilka razy tam do badania, korzystałem z usług, nie? No i tam po prostu, no było tam,
Jak już widzę, że coś jest nie tak, to wolę dać też właśnie na badanie, czy tam tutaj, czy tam nie, to i te gołębie po prostu, jak to mówią, nie faszeruję się tymi już tak lekami, to zaczynam trochę od tego odchodzić, bo to mówię, jak jest coś tam niepoważnego, to gołąb jednak powinien sam to zwalczyć, nie? A tak niepotrzebnie są po prostu obciążane. Tak, i też jeszcze to, co mieliśmy tutaj na wykładzie, między innymi na prelekcji, przepraszam, w Wałczu, tam było bardzo ciekawy, taki, nie wiem, czy koledzy zwrócili uwagę, oglądając film, taki bardzo ciekawy wykres mówiący o skuteczności różnego rodzaju antybiotyków na dzień dzisiejszy i tam była taka ciekawostka, co ja zapamiętałem, że przykładowo doksycyklina to ma skuteczność rzędu kilku procent zaledwie, czyli praktycznie jest w ogóle nieskuteczna już w kuracjach wszelkiego rodzaju, a te grupy antybiotyków nowszych, to one są skuteczniejsze bardziej, natomiast cały czas takie, jak to Chorąży, przepraszam, doktor Chorąży powiedział, że takie ślepo podawanie antybiotyków powoduje tylko i wyłącznie nabywanie odporności danych szczepów bakterii na ten właśnie typ antybiotyków. Tutaj jeszcze wracając może do gołębi, pokażmy może, bo wspominaliśmy, masz takie dwa gołębie Andreasa Drapy, które na sprzedaż też wystawić, pokażmy je może. O, to jest samiec 2007 roku, tak? Tak, 2007. Bo widzę, obrączka jest czerwona. 12.30. On jest też na stronie zdobiony jako zdjęcie, jest ten rodowód, nie? I tam trzeba było w ten rodowód zajrzeć, nie? Bo ja to mówię, nie mam aż takiej dobrej pamięci do tego, nie? Aha. Po prostu a dał ci ten potomstwo jakieś tutaj wybitne? Tak, fajne gołębie miałem po nim i po prostu mam w lotnikach, nie? I mówię, no z czegoś muszę zrezygnować, no bo no też nie dam rady trzymać tyle gołębi, bo raz, że są, nie są potrzebne aż tak dużo gołębi, a druga sprawa, że mówię, no jak są jakieś dzieci zostały, to trzeba po prostu coś tam innego nabyć, żeby też sprawdzić, tak jak kolega Paweł wspomniał. Dobrze, to może przejdziemy teraz jeszcze do gołębnika, tego gdzie trzymasz lotniki i będziemy na pomału już kończyć tę relację z gołębnika kolegi Pawła Orłowskiego. Teraz jesteśmy w gołębniku lotowym, tym, który pokazywaliśmy w pierwszym ujęciu. Zobaczmy, tak tutaj wyglądają cele, które kolega posiada, a tak wyglądają po prostu poszczególne, że tak powiem, boksy, które kolega ma. Tutaj właśnie tam widzimy, Paweł jakby się odsunął, o tu zobaczmy, tu jest przejście na tą wolierę, tak? Tak. Tu zobaczmy, i tam są. Tutaj też nie ma żadnego przepełnienia. Tutaj, jak kolega wspomniał, to masz tak 30... Równe 30 samczyków. No, bo nawet tu są pozamykane te na dole duki, nie? Tu 30 samczyków jest razem, nie? I myślę, że więcej raczej nie będę trzymał, bo wiadomo, są jest tylko 50. No, część gołębi, no, które nie chcą lecieć, no to trzeba jednak po prostu czy usuwać, czy wydawać komuś tam, nie? Ja tam raczej nie usuwam, jak już to wolę komuś oddać za darmo te gołębie, nie? Ktoś sobie może z tego coś, że tak powiem, ktoś sobie skorzysta. Są tacy chorobcy, co po prostu też tam nie stać ich kupić, nie? To nie jest tam i się ktoś tam poratuje komuś, nie? Rozumiem. Tutaj pokażmy, masz tu jakieś wybitne lotniki, takie, no, które pamiętasz? Akurat powiem ci tak szczerze, że w samcach to nie ma takich wybitnych lotników, bo dlatego, że nie wiem dlaczego, ale nie mogę dojść, może już teraz w tym roku trochę rzeczy poprawiłem, nie, bo tam porobiłem trochę innej wentylacji tego, może coś się poprawi, nie, bo samce lecą dużo słabiej jak samice. Samiczki. No. O, czyli tutaj jest, samcom może nie będziemy poświęcać wtedy tyle uwagi, ale do samiczek jak przejdziemy, to jakąś tam na pewno lotniczkę wybitną nam pokażesz. No, to tam lotniczkę. Dobrze. Zobaczmy, tutaj tak wyglądają, tak jeszcze raz popatrzmy, że praktycznie nie ma żadnego gołębia o barwie płowej, czy też czerwonej. Tak, po prostu ja powiem tak, ja nie mam akurat tak do końca przekonania do takich gołębi, bo może tylko dlatego, że po prostu nigdy nie miałem takiego gołębia, który dobrze latał z czerwonego czy płowego, nie? Bo po prostu nie miałem takiego gołębia. Czyli nawet jak te drapowe, które miałeś, tam jest popularny taki Ronaldo, a to jest wiadomo gołąb, który często wydaje potomstwo płowe, czerwone, to w tym momencie też nie trafiłeś na takiego po drapie. Znaczy akurat po tym czerwonym to jak były po prostu dawał mi niebieskie też, nie? I jak tam był z jakąś samicą, no to te niebieskie to coś tam już pokazywały, nie? A płowe to i czerwone to takie było po prostu, no. Nieciekawie, no, dla ciebie. No, dla mnie akurat nieciekawie, no bo coś tam one latały, nie? Ale no, rozumiem. Żeby robić wynik, to wiadomo, to musi być czub, nie? Dobrze, zobaczmy wtedy, jak ten kolega ma. Tutaj widzę, teraz jest pusto w karmikach, już, ale to już po karmieniu jest, tak? Znaczy nie, jeszcze będziesz... nie były karmione. Nie były karmione jeszcze, bo aha. Te zdjęcia, tak, także, dobrze, to przejdziemy może do samiczek. No i jesteśmy u samiczek. Tutaj tych samiczek jest zdecydowanie więcej. Tak jak kolega wspomniał, jest chyba 40 sztuk, tak? 40 chyba dwie, także jest około chyba 10 albo 12 jest więcej, nie? O, zobaczmy. Paweł, jakbyś tak przeszedł, może żeby... O, światło tak, pokażmy jeszcze, o. No. Tu widzimy.
I do, i teraz tam jakąś wybitną nam pokaż tutaj samiczkę. Znaczy, no, mogę pokazać tą zaraz. Pokażę tą, co właśnie była najlepszą samicą regionu. Nie, tylko byś przybrał jakby. Tak. Netko, żeby nie uciekły. O. Pokażmy. Ta samiczka to jest właśnie z niebieska, czy nakrapiana pstra taka. Tak, to jest wnuczka tego Jansena. 2008 roku. 2070-22. I ona była najlepszą samicą regionu w 2010 roku, nie? No, zobaczmy ją. No, i po czym to jest teraz, przypomnijmy kolego, jeszcze? To jest akurat właśnie od Titera Ziberta po tej 1935 takiej samiczce. I po właśnie synie tego, co nam ukradli gołębia, nie po takim z Jansena 019, no. Nie, to tam chyba... To skrzydło jeszcze raz, no. Jakbyś rozwinął. No, ona dorasta, no. Jej ostatnie skrzydło. Widzimy. O, pokażmy się tak z przodu, tak w całym. O, widzimy. To jest ta samiczka najlepsza w regionie, tak? Najlepsza w regionie w 2010 roku. Roku, tak. 14 wkładań, 14 konkursów, 399 konficent, nie? No. No i ona była trzecia w Polsce, nie? Jako po prostu w tym, nie? W hodowcy, nie? Rozumiem. O, zobaczmy. Nawet widzę, tych pstrych też masz mało, znaczy, co ta jest, no, no, to jest jedna. I powiem, że tu jest też taka pstra. No, z tych gołębi to takich właśnie, po tym właśnie, po tej boszule, tak jak ja na nią mówię, nie? I po tym właśnie z tych Jansena, jeżeli są pstre, nie, to są fajne lotniki, nie? One po prostu potrafią zrobić czub, nie, nawet i pierwsze miejsce. Nie? No, rozumiem. Także widzimy, jak kolega tutaj Paweł te gołębie hoduje, jak wygląda hodowla. Miejmy nadzieję, że koledzy coś też skorzystają zawsze z takiego filmu. A koledze Pawłowi dzisiaj już dziękujemy. Chyba że kolega jeszcze Paweł ma coś do dodania kolegom tutaj innym w Polsce. No, na pewno to życzę wszystkim dobrych sukcesów, nie? Bo no, wiadomo, że każdy na te sukcesy liczy, nie? No, mówię, wszystkiego najlepszego, żeby jak najlepsze sukcesy osiągali koledzy. Ja to dziękuję w imieniu tutaj wszystkich naszych sympatyków i tych osób, które będą oglądały ten fotoreportaż, a koledze również życzymy jak największych sukcesów lotowych w tym nadchodzącym nowym sezonie. Dziękuję bardzo i do dobrych lotów. Dziękuję.